Wszyscy pamiętamy tę scenę z filmu GoldenEye z Jamesem Bondem. To jest właśnie GoldenEye. Kiedy zasuwał po Sankt Petersburgu w swoim małym, no nie takim znowuż małym i na pewno nie swoim czołgu, z takim pomnikiem, coś nieładny ten pomnik, z pomnikiem na dachu, i tu jest James Bond. Jedzie i goni złego, a przy okazji próbuje rozwikłać to GoldenEye. A GoldenEye, to jak wiemy, to jest takie oko Saurona. W rosyjskiej wersji to jest oko Putina. Wszyscy się go bali, ale bali się go tak naprawdę tylko w Polsce. Bo tak naprawdę oko Putina było takie, ona w pół przymknięte. Takie bardzo przymknięte i tutaj tylko pilnowało się porządku i było bezpiecznie. A to, co tutaj narysowałam, to jest obelisk na taki jeden z głównych placów. Tutaj z tyłu jest pałac zimowy z ermitażem. Tu jest plac z takim obeliskiem, a na szczycie jest tak naprawdę nie oko Saurona albo Putina, ani nie GoldenEye, tylko jest Święty Piotr, taka figura. No i myśmy szukali tego czołgu i żeby go znaleźć, to chcieliśmy wziąć wycieczkę łódką, żeby popływać po kanałach. Kanały były liczne i tutaj takie budynki stały przy tych kanałach. To znaczy było dużo budynków w centrum tak obudowane i wszystko było tam tak bardzo, bardzo, bardzo ciasna zabudowa. Ale to też taka zrobiona z rozmysłem, ponieważ Sankt Petersburg jest miastem, które powstało właściwie od początku. Nie wiem, wyszedł mi celownik, ale to jest zobrazowanie, że to jest miasto, które powstało tak zaplanowane od samego początku. O, tu jest powiedzmy centrum miasta, tutaj sobie płynie Newa, tu płynie mała Newa, tu płynie mnóstwo kanałów. Oj, kanałów było tam dużo i naprawdę Sankt Petersburg zasługuje na miana miasta, które jest Wenecją Północy. O, tutaj jeszcze została zaplanowana twierdza Pietropawłowska, czyli twierdza, która nazwa wzięła od soboru świętego Piotra i Pawła. O, tutaj jest taka cerkiew na środku twierdzy. Tu jeszcze są takie straszne mury obronne, takie zębate. Trochę za duże. No i ten czołg, my wiemy, że on jechał gdzieś tutaj w centrum nad rzeką Mojką, która przebiega tam w gęstej zabudowie. Tutaj przyjechał przez taki jakby pasaż z takimi ładnymi łukami, takimi ozdobnymi, a tam właśnie jest ten obelisk widoczny dalej w tle, a dalej w jeszcze większym tle jest widoczny ermitaż, a w jeszcze większym tle jest ta twierdza Pietropawłowska. I myśmy tak tego szukali po Sankt Petersburgu. Okazało się, że w mieście było to bardzo trudno znaleźć, dlatego pojechaliśmy poza miasto. Pojechaliśmy, to trochę złe słowo, bo polecieliśmy prawdziwym wodolotem. O, wodolot tak mniej więcej wyglądał, że leci tak na tej wodzie. Fuh. Czuliśmy się trochę jak James Bond, tutaj nam tylko brakowało, żeby był ten pomnik na wodolocie, ale go oczywiście nie było, za to byliśmy my tutaj, czyli ekipa filmowych szlaków z aparatem fotograficznym i kamerą i wszystko, żeśmy tutaj fotografowali, kamerowali. No i wyszło, że teraz fotografowaliśmy zad konia z pomnika, ale to nie do końca tak było. W każdym razie pojechaliśmy do Peterhofu, jest to taka męska wersja Wersalu, taki, jaki jest męski znaczek, ten krzyżyk czy strzałeczka? Chyba strzałeczka, tak, strzałeczka. To jest męski Wersal po rosyjsku. I to było tak, że tutaj wylądowaliśmy tym naszym stateczkiem, wodolotem i tutaj szła taka długa, długa ścieżka i prowadziła do kompleksu z fontannami i do wielkiego kompleksu pałacowego. No może nie był taki wielki, na pewno nie miał takiej proporcji. Tutaj był też park. A w parku było jeszcze mnóstwo fontan. Naprawdę zatrzęsienie fontanny, nie wszystkie znaleźliśmy. A każda fontanna jeszcze była połączona z pomnikiem. Dlatego pomyśleliśmy, że jeśli gdzieś jest pomnik konia, to na pewno jest tutaj. A wiedząc już, że w filmach kłamią, wiedzieliśmy, że James Bond mógł tym czołgiem pojechać. Tutaj jest pomnik na czołgu. Mógł pojechać na wodolot i wrócić z powrotem do Sankt Petersburga. Tu jest twierdza Pietropawłowska, tu jest ermitaż, płynie Newa, mała Newa, Mojka, fontanka i tak dalej. Co ciekawe, no okazało się, że nie ma. Nie ma tamtego pomnika, było mnóstwo innych, był na przykład lew,
jak się rysuje lwa. To jest grzywa, tu jest ucho, tu jest reszta ciała lwa. I tak naprawdę Samson tutaj rozrywał tego lwa, rozrywał mu paszczę. Samson był mniejszy niż lew, a tutaj tryskała fontanna. To była jedna z fontan takich. Wróciliśmy sobie do Sankt Petersburga, ale już pociągiem, ponieważ nie udało nam się powrócić na prom, znaczy na nasz wodolot. I stwierdziliśmy, że skoro nie było go w Peterhofie, czyli w męskim Wersalu, to może należy poszukać w Wersalu damskim, czyli w carskim Siole, tam gdzie siedziała nasza ulubiona caryca Katarzyna II Wielka. A dlaczego nasza ulubiona? No wiadomo, że dlatego, że ona jest taka znana z historii Polski, to jest książę Poniatowski. Widać, że nie tylko, że zagląda jej pod spódnicę, co ona tutaj ma, ale również po prostu przed nią klęka. No nie jest to zbyt powód do dumy, ale niestety tak to się odbywało. A wersji damskiej to jest, jak wspomniałam, carskie Solo. I to oczywiście też był taki duży, duży pałac i duży, duży ogród. Ogrodów tam było mnóstwo. I zamiast fontan były tutaj po prostu jeszcze inne pawiloniki. Także więc męski Wersal to są fontanny, a damski to jest dużo dodatkowych pawilonów. Pawilon taki w stylu chińskim, pawilon w stylu klasycznym. Była nawet podróbka rzeźby Umierający Gal, ale to no to gdzieś tam było w parku, ale to też nie pasowało, bo to nie przypominało ani trochę. Było trochę pomników, pomniki zwłaszcza gołych bab, trochę też gołych mężczyzn. Jak się taką babę rysuje gołą? O, ale to nie było to, czego żeśmy szukali. Były też gołe męskie rzeźby. Tutaj no takie z takimi trzylesinkami. Ale co było najciekawsze? Co żeśmy znaleźli tutaj? Coś bardzo tajemniczego, co Indiana Jones mógłby szukać, co mógłby szukać spółka XYZ. I nie, to nie był złoty pociąg z Wałbrzycha. Nie, nie tym razem. To było coś znacznie lepszego, znacznie bardziej tajemniczego i prawdziwy artefakt, który zaginął w czasie wojny, a to oczywiście była tutaj taka bursztynowa komnata. Nie jest ani trochę bursztynowy, bo mam tylko jeden kolor kredki, ale być może dobrym wyobrażeniem bursztynu będzie narysowanie zatopionego motyla w takim kubiku. To sobie umówmy się, że tak właśnie wygląda bursztyn i cały pokój był, taki 100-metrowy pokój był wyłożony takimi bursztynami, oczywiście bez motyli w środku, ale było tak, że wszystkie dekoracje, takie akanty, nie akanty, dwugłowe orły, tutaj takie inicjały Romanowów, to wszystko było zrobione z bursztynu. Wspaniała, precyzyjna praca. I byłoby to fantastycznie, bylibyśmy bardzo zadowoleni, gdyby nie to, że tutaj stała bardzo duża kolejka. Taki pałac był duży, a kolejka, to tutaj idą wszystkie głowy. I to są głowy Japończyków, Chińczyków, Koreańczyków, czyli oni są wszyscy bardzo malutcy, a więc można sobie wyobrazić, jakie to było strasznie stłoczone. I tam staliśmy 3 godziny w tej kolejce po to, żeby kupić bilet. Jak dostaliśmy bilet, to jestem ja z biletem, to tak naprawdę szło się dalej do kolejnej kolejki i tak naprawdę kolejka to już nas nie opuszczała aż do wyjścia, czyli tak naprawdę pałac widzieliśmy w 20 minut idąc w kolejce, a najwięcej czasu to siedzieliśmy chyba w tej bursztynowej komnacie, jakieś 3 minuty. No i tak, pomnika, który James Bond wiózł na czołgu, nie znaleźliśmy, nie było tutaj pomnika, ale bursztynowa komnata nam trochę to wynagrodziła. Więc wróciliśmy do Sankt Petersburga, pojechaliśmy do kompleksu klasztornego, no, nie tak wyglądają cerkwie tam, ale mniej więcej coś o to chodziło. Pojechaliśmy do kompleksu monastyrów świętego Newskiego, Aleksandra. Święty Aleksander Newski. To jest taka ichniejsza wersja Aleksandra Wielkiego, tylko że ten był akurat Newski i poszedł potem do zakonu. Newski, no tak jak ta rzeka Newa, albo tak jak Newski Prospekt, czyli główna ulica w Sankt Petersburgu, i on poszedł potem do zakonu, dlatego też stał się święty, albo z jakichś innych przyczyn został święty, ja nie wiem. No i to było już takie obiecujące, bo przed tym
przed tym całym kompleksem był taki wielki pomnik konny. Tu był koń, tu był facet na tym koniu, też tak rączkę chyba wyciągał nawet. I to był ten Aleksander Newski. No i już był koń, już był facet. Czołgu jeszcze tylko nie było. Czołgu nie było, ale czołg akurat nam nie był aż tam tak bardzo potrzebny. I znaleźliśmy w innym miejscu, zaraz obok tak naprawdę, Pegaza. Czyli byliśmy już bardzo zadowoleni, bo znaleźliśmy to, co chcieliśmy. Tylko że okazało się, że Pegas był zrobiony z drewna. Czyli to był tak naprawdę taki koń trojański ze skrzydełkami. Więc no niestety, a ponieważ już dobiegał czas naszej podróży, musieliśmy wsiadać w samolot. Taki samolot lecieliśmy i to jest lot. Już ponieważ już pędziliśmy taksówką, a pędziliśmy naprawdę dobrze, bo były korki, na szczęście nasz kierowca bardzo pędził. No niestety nie znaleźliśmy to, czego szukaliśmy. Ale rozwiązaliśmy zagadkę, gdzie tak naprawdę jest ten pomnik, który James Bond woził na czołgu. Nie znaliśmy go, nie mamy jego zdjęć na żywo, ale historię jego poszukiwań, a także to, gdzie on jest i jak go odnaleźć, znajdziecie, myślę, że już całkiem wkrótce, w relacji na naszej stronie www.filmowe-szlaki.pl. Tam będzie tajemnica pociągu złotego, być może też, ale na pewno pomnika z GoldenEye będzie wyjaśniona, więc zobaczymy się, myślę, niedługo na naszej stronie.